Siemano, siemano moi drodzy. Widzicie na tapecie Super Strikes. Super Strikes, dokładnie 2009-2010, oficjalna kolekcja Panini, wydana na tenże rok z Champions League. Mamy przed sobą Mega Starter Packa, który jakiś czas temu zakupiłem u Tenia. Pomógł mi go sprowadzić. Taki starter pack zawierał dokładnie grę, album, dodatkowo plansze do gry i 24 karty. Niestety nie było żadnej limitki. 24 karty, standardowo 6 kart w saszetce, czyli 4 saszetki. Na czas premiery kosztowało 6,50 euro. Tak to wygląda. Moi drodzy, jak na starter packa to trochę ubogo, mimo wszystko, limitka by się jakaś przydała. Mamy 4 saszetki Super Strikes, tak, 4, które zaraz zresztą będziemy otwierać. Mamy oczywiście wspomniany już album Super Strike. Strony, no powiem wam szczerze, strony w porównaniu jak na Panini, jest to chyba najlepiej wykonany album. Naprawdę strony grube, z podwójnym, no powiem wam szczerze, pozytywne wrażenie odniosłem tutaj w tym momencie. Tylko teraz mam, jak się go, tak, dobra, nie, fajnie. Fajnie, jak na Panini to naprawdę dobrej jakości i to jest kolejny dowód na to, że Panini zamiast się rozwijać, to się cofie. Kiedyś robiło te swoje albumy dużo ciekawsze. Oczywiście instrukcja do gry, jak w to grać. Nikt to nie będzie grać, więc to jest nam zbędne. I plansza do gry, która będzie nam na pewno mogła robić za tło. Tak to wygląda. W środku, z drugiej strony w ten sposób. No i standardowa plansza do gry, która będzie robiła za tło. Dobra, no i mamy 4 saszetki. Mamy 4 stojaczki, licząc, że będzie w każdej saszetce coś ciekawego. Kruszyna otwierał, jak się nie mylę, już tą edycję na swoim kanale, chyba nawet całego boksa. Więc zapewne wiecie, jak te karty wyglądają. No ale ja z przyjemnością sobie je zobaczę, tak? Saszetki grube. Tak. I jedziemy, ale ciężko się wyciąga. Mamy pierwszą kartę ze starter packa, Ashley Cole na bazówce. Karty się skleiły właśnie. Standard, no, nawet chyba są cięższe niż kiedyś, niż teraz wychodzą. Mikulić, Hulk, to jest szef, tak, w FC Porto, Helton z FC Porto, Chelsea i Beasley. Strasznie, o, sklejone mamy, widzicie. Karty bazowe nie przypadają mi do gustu, natomiast jeżeli chodzi o karty specjalne, tutaj macie bazówki, możecie zobaczyć, jak to wygląda na bazówce. A tak wyglądają karty specjalne, dosyć fajnie się tu świeci. 9-10, no nie najgorzej. Edycja ciężko dostępna w naszym kraju, zobaczymy może. Ile kolekcja dokładnie liczy, tu zobaczcie, to jest wydanie starter packa na rynek francuski i włoski. Kolekcja liczy 350 kart, 250 kart bazowych, 28 star playerów, 22 gold stopery, 25 fansów i 25 czempionów. Te czempiony to jest cholerstwo, mam problem też w LPA 2010 ze skompletowaniem tego. Ostatnio bardzo fajnie się otwierają troszeczki. Mniej czasu niestety mam na karty, nie wymieniam się znowu, niestety, no mam teraz taki okres gorącej pracy, że
nawet nie uzupełniam swoich braków, więc mało też odpisuję. Jaja Touré jeszcze w Barcelonie, Bobo i mamy star playera Halka jeszcze w FC Porto. No niewątpliwie widać tutaj, że RPA było na tej serii wzorowane. Bardzo podobne karty i fansy odcienie też podobne, star player bardzo podobne, więc karty bliźniacze właściwie. Mamy Super Strike, kolejną saszetkę, twarde saszetki, widać naprawdę się świetnie otwierają, to jest super. I co my tutaj mamy? Kanuta, Montariego, Berbatov, lubiłem tego zawodnika, świetny. Ansaldi i kartą specjalną mamy Goldstopera, McGregora. Także też bardzo podobny Goldstopper jest do Goldstopera, który występuje na RPA. Ale tu się już powtarzam. Dobra, tam sobie, jako że jest ostatnia. Ja mam trochę saszetek z tej edycji, więc ten album na pewno sobie za jakiś czas uzupełnię, jak mam drobne braki. Tak. Mamy Gerard Piqué, proszę. Mamy Scholesa, Aurelio, Neville'a, świetnie. Fruinca i kartą specjalną jest Champion. No pięknie. Frédéric Canute. Champion. No czempiony wyglądają także identycznie. Tu jedynie widzę jakieś takie zniszczenie fabryczne karty. Bardzo podobny champion jest tutaj do karty championa na karcie brazylijskiej. Brazylijskiej z RPA. Może się inaczej. No inaczej się faktycznie, inaczej się świeci. No ale powiem wam szczerze, fajny starter pack. Bardzo fajne karty. Nic będzie trzeba sobie je. Niestety nie są ponumerowane. Checklistę jeszcze sprawdzimy, tylko czy album posiada checklistę. Mam nadzieję, że tak. Tak. Jest checklista, także będziemy mogli sobie go powolutku uzupełniać. Naprawdę świetnie karteczki z championem. Pierwszym moim championem w tej edycji. Ja bardzo wam serdecznie za uwagę dziękuję. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.